Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj takie krótkie podsumowanie Marszu Niepodległości, ponieważ co roku jest, wobec tego co roku wypada go podsumować, a tutaj dziwnie aż tak dużo się nie zdarzyło. Prócz kapitana Polski i szurskiego crossover epizod, czyli po prostu zebrania wszystkich foliarzy z całego kraju, to nie za bardzo mamy o czym rozmawiać, a zatem porozmawiajmy sobie właśnie o tym drugim. Bo wiecie, tak się składa, że Rosjanie po marszu niepodległości wrzucili taki oto materiał. Za wiele z niego zapewne nie zrozumiecie, ponieważ to jest cyrylica, my sobie go czytać i tłumaczyć na bieżąco nie będziemy, no bo nie ma według mojej opinii sensu, strata czasu. Jednak chcę zwrócić uwagę na przekaz artykułu, który podsumowuje Fotka, a ją już możecie przeczytać, ponieważ tam jest napis, który jest jaki jest, widzicie, a to antyukraińskie poletko jest niesione przez środowisko Konfederacji. Moje drodzy, oczywiście Rosjanie są zachwyceni, że wielcy Polacy patrioci są przeciw Ukraińcom. Natomiast przekaz jaki płynie z tego artykułu jest taki, że ten cały marsz był jedną wielką antyukraińską manifestacją, że Polacy są źli, wkurzeni, mają już ich dość. A teraz to zestawmy z zeznaniami naocznych świadków, którzy powiedzieli mi... Ja wiem, że to jest takie źródło na zasadzie dude, trust me, lecz to się pokrywa z komentarzami innych gości, z tym co widzimy na kamerach, na nagraniach, że konfiarze byli po prostu tam zdystansowani. Normalni ludzie trzymali ich na dystans, nawet narodowcy ich ignorowali. I tutaj, według mojej opinii, pojawić się powinno samo pytanie, po co w takim razie pozwoliliście im iść. Bo wiecie, ta fotka, ona się już pojawiła 11 listopada. To jest zdjęcie z 11 listopada wrzucony artykuł o 19.22. Czyli ten artykuł może nie był już przygotowany, ale sam zamysł, co tam trzeba napisać, mniej więcej, jakie fakty wrzucić, jakie takie smaczki różne, żeby zakręcić tą rzeczywistością, jaki fake news ułożyć. To już było mniej więcej złożone. A najlepsze jest właśnie to, że to zdjęcie jakimś cudem dotarło. I teraz możemy dyskutować, czy to zdjęcie jest po prostu zrobione przez gościa, który tam był i od razu wrzucił ten artykuł. Czy to zdjęcie jest zrobione od tak po prostu przez kogoś, kto robił relację i jakiś tam Rosjanin je znalazł, skopiował, pożyczył na swój wall. W tym momencie to nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma przekaz, a przekaz, który z tego zdjęcia płynie, bo to zdjęcie de facto jest dowodem na tezę postawioną w artykule, która jest fałszywa, ponieważ to zdjęcie ten przekaz kreuje. Innymi słowy, zdjęcie stanowi narzędzie. Czy samo zdjęcie zostało zrobione z premedytacją? Mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że po prostu było jednym z wielu, z pięćdziesięciu tysięcy innych. Natomiast z premedytacją były niesione te znaki, te transparenty, przez tych, a nie innych ludzi, którym bardzo, bardzo blisko do ideałów rosyjskich. A stąd się rodzi pytanie, którym właściwie powinno się spuentować ten cały wywód. Narodowcy, wielcy Polacy, patrioci i ta cała ferajno, któraście tam szła. Jeśli. Tak naprawdę odgradzacie się od tez, które głosi ta konfederacja, jeśli tak naprawdę wykrzykiwaliście proukraińskie hasła. Jeśli nie jesteście foliarzami, nie jesteście rusofilami, nie jesteście gośćmi, którym blisko lub nawet w jakikolwiek sposób po drodze z konfederacją, to po cholerę pozwoliliście im iść. Czemuście ich nie wygwizdali, nie wydalili? Czemu przewodniczący tego marszu ich nie wydalił? Ponieważ ma takie prawo, ma prawo powiedzieć, że ci goście nie są ze mną, wobec tego wypierdzielać i policja w tym momencie cię wyprowadza. Chciałbym poznać odpowiedzi na te pytania, ponieważ w tym momencie to co widzimy, to jest taka milcząca akceptacja, że niby się dystansujemy, niby ich mamy gdzieś. Ale pozwalamy im używać naszych zabawek, pozwalamy im używać naszych medium, podpinać się pod nasze organizacje, naszych ludzi, których gromadzimy, doprowadzając do tego, że na tym etapie to my nie wiemy, czy to jest po prostu przejaw niekompetencji organizatora, czy przejaw takiej pokryjomu akceptacji. Nie wiem czy ktokolwiek inny podniesie to pytanie publicznie, ponieważ jakoś nie podejrzewam, że organizatorzy marszu niepodległości odpowiedzą mojej skromnej osobie, lecz nawet sam fakt, że nikt nie stawia tych pytań, powoduje, że tworzą się kolejne. Na co wy myślicie? Czy to jest kwestia biernej akceptacji, czy może to rzeczywiście jest niedopatrzenie? Może po prostu Bąkiewicz i spółka są niezbyt ogarnięci w tym wszystkim? Może z sentymentu, no bo w sumie to kiedyś byli koledzy, im pozwala. Może, no, 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 nie wiem. No, dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie, jaki jest wasz punkt widzenia. Chętnie się z nim zapoznam. A tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam was do innych moich materiałów oraz do wspierania tego kanału na Patronite i wysyłania nowych tematów na maila, ponieważ jeśli chcecie, to mail jest w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego i hej hej.